zachęcam Państwa do lektury najnowszego numeru tygodnika Do Rzeczy. Nasz temat okładkowy to wybielanie Zygmunta Baumana. Jest to oczywiście nawiązanie do biografii Zygmunta Baumana, która niedawno ukazała się na polskim rynku. Biografia autorstwa Artura Domosławskiego. Na naszych łamach tę biografię recenzuje Krzysztof Masoń, który wprost pisze o próbie uczynienia ze stalinowca autorytetu moralnego i o lukrowaniu jego biografii. Bardzo ciekawy tekst, serdecznie Państwu jego lekturę polecam. Oczywiście w tygodniku Do Rzeczy dużo polityki. Rafał Ziemkiewicz pisze o walkach frakcyjnych wewnątrz obozu Zjednoczonej Prawicy i konkluduje, że polityka koalicji rządzącej staje się coraz bardziej nieprzewidywalna. Od siebie polecam sylwetkę Jana Marii Jackowskiego, senatora Klubu Prawa i Sprawiedliwości, który mówi to, co myśli, często idąc w poprzek przekazowi partyjnemu, co czyni z niego postać niewątpliwie ciekawą. Serdecznie polecam także Państwu wywiad Karola Gaca z Marcinem Romanowskim, wiceministrem sprawiedliwości, na temat tego, w jakim kierunku ewoluuje dzisiaj Unia Europejska i co dzisiaj znaczą w niej tak naprawdę państwa członkowskie. Oczywiście także w kontekście funduszy unijnych przeznaczanych na walkę ze skutkami pandemii. Serdecznie lektura tego wywiadu polecam. Oprócz rzeczy politycznych nie mogło oczywiście zabraknąć chociażby sylwetki zmarłego niedawno Krzysztofa Krawczyka. To także do przeczytania na łamach Do Rzeczy oraz dużo, dużo więcej ciekawych tekstów. Także serdecznie zachęcam Państwa do lektury najnowszego numeru tygodnika Do Rzeczy, zarówno w jego wersji papierowej, jak i elektronicznej.